Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Proszę Państwa, ostatnio, tak, w tym obrotowym radiu naszym dużo się działo ciekawych rzeczy. No, załatwiam bank. Eurobank, załatwiam bank. M, bank. No i na razie te dwa, a jeszcze przy okazji zadzwoniło mi się w sprawie, proszę Państwa, firmy T-Mobile, ale do Orange'u mi się połączyło i na Orange'u mi się porozmawiało spokojnie. No bo mówię do tego człowieka, że wie Pan co, z Messengera jak się wysyła na Orange, to Wy policzacie jak za normalny SMS. Czyli, że robicie przestępstwo, bo inne firmy, jak się wysyła przez Messenger, Messenger jest bezpłatny. To na przykład jak w T-Mobile'u wysyła się na Messengerze z karty internetowej, no to się nie nalicza, jak nalicza Orange. No, także powiedziałam, że jesteście złodziejami w biały dzień i że widocznie czekacie, aż ktoś błędny SMS, czyli z tego Messengera z karty internetowej da, bo przecież karta internetowa, jak sama nazwa sugeruje, karta internetowa przybliża nas do internetu, łączy nas z internetem. To więc jeżeli przez internet wysyłamy SMS-y, to one zawsze będą bezpłatne, ale niestety w firmie Orange jest naliczane. Poza tym firma Orange, jak tak zaczęła współpracować jeszcze z innymi firmami, tak żeby samą siebie kryć i rozmydlać tutaj pewne rzeczy, a o rozmydlaniu to mamy dzisiaj też i w Radiu Maryja, że Unia Europejska odwraca od pewnych rzeczy, mówiąc o innych sprawach. Także no to jest stara metoda zwodzenia, czyli odwracanie uwagi. No jak rozmawiam na infolinii, proszę Państwa, w Orange, powiedziałam, że ja nie będę dyskutować, że ja nie będę rozmawiać, bo już tutaj mój kolega Janek Maciej Witek rozmawiał, dzwoniąc do firmy Orange, Janek Maciej Witek, ekonomista. No ten człowiek, tu teraz rozmawiałam, ten człowiek, tak, Rafał Garus, tak, że bardzo dziękuję, że rozmawiał ze mną Rafał Garus, oczywiście on nic nie może pomóc, ale oni sobie naliczyli do swojej kabzy, no to przecież dlaczego oni mogą, czy mieliby pieniądze jakieś zwrócić? Naliczyli do swojej kabzy 1700 SMS-ów razy 29 zł, no to bardzo dużo z tego wyszło. Także proszę Państwa, gdy nadaję nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, jeżeli macie kartę internetową na firmie Orange, w firmie Orange, to uważajcie. Jeżeli macie kartę internetową w firmie Orange, to uważajcie, bo jeżeli wysyłacie SMS-y z Messengera, prawda, no to będą naliczane normalnie jako normalne, proszę Państwa, SMS-y, podczas gdy normalne SMS-y wysyłacie. No są bez limitu i rozmowy są bez limitu. Czyli oszustwo w biały dzień, odwracanie uwagi. Dlaczego tak mówię z przekonaniem? Dlatego, że jak w T-Mobile'u było, proszę Państwa, to na przykład w przypadku Dawidek dzwoni, dałam mu kartę internetową, ale on miał też swoją internetową kartę, to gdy on tam rozmawiał, czy co, to oni potrafili w T-Mobile'u sami wyłączyć, bo widzą, że człowiek się pomylił i rozmawia z karty internetowej, albo że coś, jakieś dziwne SMS-y wysyła, czy że dziwne SMS-y do niego przychodzą po 12,5 zł. A tutaj dziad śmiał się, Rafał Garus z firmy Orange, proszę Państwa, bezczelnie się śmiał. Pomimo, że jest wszystko nagrywane, ale on nie wie, że u nas też jest nagrywane, i się skompromitował.
A ja mówię, że Janek Witek kiedyś rozmawiał, jeszcze jak zanim nie umarł na zawał serca z firmą Orange, gada, a że jesteście oszustami, że jesteście złodziejami, firma żydowska, a ten operator zaczął się tłumaczyć, och, że to nie jest żadna żydowska firma. Ale dlaczego on tak się tłumaczył, że to nie jest żadna żydowska firma? A przepraszam, dlaczego miałaby nie być żydowska firma? Może i by to mogła być żydowska firma, ale dlaczego on tak się tłumaczył? On tak się tłumaczył, dlatego że były nadużycia. No. Także widzicie, a dlaczego tak pyskuje w Radiu Tok FM? Dlaczego ona tak pyskuje w Radiu Tok FM? Państwo zobaczą, jak ja dzisiaj bardzo spokojnie mówię, prawda? Dlaczego tak pyskuje w radiu, no, proszę Państwa, Tok FM? Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. I proszę oglądać nasz kanał. My jesteśmy w zasięgu ręki. My jesteśmy tutaj wszędzie. My jesteśmy tutaj wszędzie, proszę Państwa. No jeden telefon chcę znaleźć, że i tak nie ma w tym momencie zasięgu internetowego w tym telefonie, ale no mniejsza z tym. A nie, tu jest, o. Dobrze, okej. Okay. Czyli proszę Państwa, żeby tak podsumować tę naszą rozmowę tu i teraz. Żeby tak podsumować tu i teraz tę naszą rozmowę. Proszę Państwa, rozmawiam na infolinii z Orange, prawda? No i przedstawicielem jest Rafał Garus, bo podziękował na linii, że rozmawiał. Dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję za miłą rozmowę. No to więc przy okazji mówię, proszę Pana, tam była złożona reklamacja, jeżeli chodzi o SMS-y, 1700 SMS-ów wysyłane z Messengera, z karty internetowej z Orange. No i proszę Państwa, facet ma gardle gluty, niewyraźnie mówi, fatalnie, potem zaczął się śmiać, się skompromitował. Rafał Garus, daj spokój. Przerwa. Przerwa. I zaraz się połączymy teraz, tak jak rozmawiałyśmy, proszę Państwa, z firmą Orange. Tak będziemy rozmawiały z firmą T-Mobile, z tym, że muszę powiedzieć, że z tą firmą T-Mobile to jest bardzo ciężko się połączyć. W ogóle ja niby pamiętam 602 900 900, ale tu pewnie stąd się nie połączysz. 602 900 900. No i weź się łącz. O, jest łączenie. O. Wybierz 2. Uzgadnia faktura, wybierz 3. W posiadaniu.
No to wpisujemy 600 873 993 i daj kratkę. Podaj hasło abonenckie, które jest zapisane na Twojej umowie i zatwierdź kratką na klawiaturze telefonu. Gwiazdka, powrót do poprzedniego menu. Czyli że... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli rozmowa nie bardzo tutaj rozmawiają. Na... Podaj hasło abonenckie, które jest zapisane na Twojej umowie i zatwierdź kratką na klawiaturze telefonu. Gwiazdka, powrót do poprzedniego menu. No to już było hasło abonenckie. Już było, piekam kratka. I co trzeba? Patrz. Czyli do firmy T-Mobile to my się w ogóle nie dozwonimy. Trzeci raz podaję hasło abonenckie. Jak się rozmawia telefonicznie, to niby jest normalnie. Także rozmowa z T-Mobilem, proszę Państwa. Nic się nie dodzwoni. 602 900 900. Dzwonimy, proszę Państwa, do firmy T-Mobile. Hasło abonenckie, no to my mamy w głowie, mamy w pamięci, proszę Państwa. No, głos ma piękny, proszę Państwa. Głos ma piękny ten facet tutaj z tej firmy T-Mobile. Piękny. No bo ten w Orange, ten Rafał Garus, to mówi przez nos, że nie wiadomo, o co mu chodzi. No ja rozumiem, owszem. 8, dobra, o. Proszę wybrać temat rozmowy. 2, oferta i promocje. 1, faktury, rachunki, płatności. 6, problem techniczny. 9, zgłoszenie kradzieży lub zagubienia telefonu. Także rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, z T-Mobilem. Oni nagrywają, ale my też, tak jak i wcześniej z Orange. Co? Jeden. No jeden. Dzwonisz w sprawie ostatniej faktury. Uprzejmie przypominamy, że wszystkie informacje znajdziesz logując się na stronie. I oni tak troszeczkę niby na infolinii chcą z nami rozmawiać. Ale. O. Nareszcie. Czyli raz na jakiś czas uda się konsultant. Tak. W trakcie oczekiwania na połączenie z konsultantem prosimy o przygotowanie hasła abonenckiego zapisanego na umowie bądź numeru PESEL. Proszę czekać na połączenie z konsultantem. Także rozmawiamy w firmie T-Mobile. Dzień dobry, Dominik Kaniewski, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Proszę pana, ja tu dzwonię w takiej sprawie, bo mi się teraz rozmawiało z kart internetowej, ale ja tu loguję się do banku Euro, do banku mBank, to nie za bardzo tu się udaje, no ale w międzyczasie tam opcja była, żeby porozmawiać z konsultantem z banku Euro. To numer 572, jak rozumiem, tak? 600 873 993. Jeszcze raz. 600 873 993. Bo ten, co ja tu gadam, to jest Orange, a szybciej mogę się z wami połączyć. To jest umowa, proszę pana. Na mnie już mówię, wiesz co pan. Dobra, 58 0 0 170. Dobra. Okej. No i co tam, Rysiu? Pchełka przysła.
No. No dobrze, zobacz, dzwonię. Nowy ten. Piękne jest, no, no dzwonię, bo mnie to okradli na tym infolinii, wiesz? No. To tak, proszę pana, tutaj mi się teraz dzwoniło. Był Bielecki, był. My się teraz pół godziny temu tutaj gadało, czy to pobrało 13 zł, czy nie. Ale za co? Z karty internetowej, to jest taka... A czyli bilik trzeba wejść, to jeszcze dopytam jakieś dodatkowe dane, na przykład z jakiego sprzętu pan korzysta na tym numerze, model? To jest sprzęt, proszę pana, LG telefon, Samsung. No niestety nie, na tym numerze inne widzę. Tak? To znaczy, nie, to faktury tamte już opłacone są, wszystko jest okej. Ale czy dzisiaj mi to pobrało, proszę pana, za to rozmowę? Chcę sprawdzić koszty bieżące, żeby wejść w bilink, potrzebuję dodatkowe dane do weryfikacji, więc no. Proszę powiedzieć, którego 90 to są rachunki wystawiane. No na 8 na przykład. No nie bardzo, niestety, to adres mailowy. elahof1234@gmail.com. No dobrze, tutaj też masz. Nie zgadza mi się końcówka maila. Źle tak mówię, bo to gazeta.pl. Elahof 1234. Jeszcze numer dowodu w takim razie poproszę, że pan tych pozostałych danych nie ma. Numer dowodu w sensie? Numer dokumentu po prostu. No dobra, to już panu daję. No. Dobrze, idę. Chodźmy, Dunia, idzie. To przyjdź, chodź. No. Już panu daję ten numer dokumentu, już panu daję. No. Dokumentu. O, jest. O, numer dokumentu ATP 054 960. Dobrze, dziękuję. Już sprawdzam opłatę środka. Aha. Mhm. Dzisiaj się naliczyło 16 zł 30 groszy. A no właśnie, to o to mi chodzi, że to trzeba się interesować. No dobrze, to gadanie to jest, ale to tak. Dobra, no to już mniej więcej wiem. Dobra, to czyli, że z karty internetowej nie wolno dzwonić na Messenger, że jest to, a gdzie można ten Messenger włączyć w takim razie? Jakie opcje internetu są, skoro tutaj ta karta internetowa? Za to nie płacę, ale Facebook to jest Facebook, a my... Internet, tak, więc za to też nie ma opłaty. Ale jeżeli wejdę na Facebook, na tą kartę internetową i tam gadam, to co będzie? No przez Facebooka nie ma opłaty. Przez Facebooka nie ma, a przez Messenger jest, tak? Też nie. Tylko, że nie z tej karty internetowej, no to jaki jest sens, żeby te karty internetowe były? Korzystanie z Messengera to nie jest korzystanie z internetu. Nie, dlatego mówię panu, że nie ponosi pan tego tytułu. No ale tutaj mówimy 17 zł za rozmowę było. Proszę pana, stacjonarne, ja mówię nie o połączeniach, ja mówię o innej opcji. Ja mówię o opcji korzystania z internetu. A że karta internetowa ma... No a jednak płaci, czyli że widzi pan, to jest... Ale jak pan powie 6 raz, to wcale nie zmienia tematu, że my jesteśmy w temacie internetu. Jeżeli dotyczy to karty internetowej, a Messenger chodzi tylko na internecie, no to skąd te opłaty my mówimy? Ja już powiedziałem. No,
Proszę pana, pan to mówi z drugiej strony, po żydowsku z dupej strony. Zapraszam do Izraela. Ziobro powiedział, że z wami się rozliczy, tak jak z tymi bankami, które biorą na lichwę. Za dużo bierzecie. Także widzicie państwo, facet się miota, się tego, no, że internet, no karta internetowa to jest właśnie internet. Czyli, że z karty internetowej nie korzystamy z Messengera, a on już przeskoczył, odwracając uwagę, na Facebook. Ja mówię, a Facebook, jeżeli korzystamy z Facebooka, na tej karcie jeździmy internetowej, to płacimy. No to facet miota się, no to więc... Piąty raz, powiedziałby szósty raz, to nie zmienia wcale tematu, że karta internetowa i internet to są te same rzeczy, te same opcje. Także widzicie państwo, tu trzeba zrobić porządek. Tak samo jak i z tymi bankami, które biorą na lichwę, albo takimi bankami, które biorą, proszę państwa, 2-3 razy więcej, pożyczki dają, no to czasem trzeba w jakieś gówno wpaść, żeby wiedzieć, co to jest. No, także proszę państwa, ja nie nagrałam tego, co było na Orange, bo mówię temu człowiekowi, żeśmy już po prostu zapłacili, jeszcze któryś się przylazł, żeśmy tutaj po prostu już zapłacili za to wszystko, także, więc nie ma sprawy, ale żeby więcej człowiek sobie nie robił niespodzianek, bo jak jest abonament, to ktoś ci na tym abonamencie może nabruździć. Jak masz konto w banku, to ci ktoś może tam nabruździć. Ktoś ci może podebrać kwotę. Jak masz dużą, to dużą. Jak ci całą zabierze, to wtedy będziesz bardzo szczęśliwy, prawda? Dlatego też, proszę państwa, są różne obostrzenia, jest po kilka kont. Jednak w tym banku Millennium chyba jest dużo lepiej. Ja się loguję od samego początku, jest bardzo fajnie, a tutaj na token, a tutaj na hasło SMS i ten facet mi tutaj wysłał SMS, w którym SMS-ie nie było żadnego kodu. Czy 6, niech będzie 50-cyfrowy. Nie było żadnego kodu w Eurobank. Rozmawiam tutaj z przedstawicielem w Eurobanku. Także proszę państwa, głupoty niesamowite. Ja mówię, no nie ma w SMS-ie, tylko jest ogólna informacja. No, teraz te informacje przeczytam. No nie ma tu żadnego kodu w tym SMS-ie. O, hasło SMS jako dodatkowa metoda autoryzacji operacji w serwisie Eurobank Online zostały aktywowane. To po prostu chodzi pewnie o odblokowanie mobilnej czy internetowej w ogóle opcji bankowej. No tak, to on mi odblokował, ale hasła nie wysłał. Jeszcze jeden musiałby być SMS, żeby to było dobrze. Eurobank i nie ma tego drugiego. Daję wstecz na pierwszy. Hasła SMS jako dodatkowa metoda autoryzacji operacji w serwis Eurobank Online zostały aktywowane, ale hasła żadnego kodu nie dał. Także, proszę państwa, ci ludzie, którzy prowadzą banki, współpracują, pracują na infolinii, to jak ktoś sobie ma zalogowane, to on nie umie tego powiedzieć, nie umie tego rozreklamować. Nie umie tego rozpropagować tak, żeby ktoś korzystał. Przepraszam, ale jak on będzie mi pieprzył ten facet. Kilka rzeczy, kilka opcji, 7, 8, 9, które trzeba wykonać. Ja się z nim rozłączę. To kto ci tutaj, wiesz, to zrobi tak jak trzeba? Zaraz ci wyskoczy, że coś tu jest potrzebne, a to jednak nie przyszło w SMS-ie. A jak w banku Millennium przeprowadzam transakcję, to mi na sam koniec przychodzi kod autoryzacyjny na telefon i zawsze ten kod przychodzi i dzięki temu transakcja zostanie pomyślnie zakończona i przelew odbył się i dotarł, jest ok. W banku Millennium. Ja przepraszam bardzo, natomiast ja tu nie widzę niczego takiego pozytywnego, niczego takiego jasnego w Eurobanku albo w mBank. A załatwianie spraw
od dupy strony, to może ja się w tym nie specjalizuję, ale Janek Maciej Witek to powiedział, że to jest robota żydowska, że to jest robione po żydowsku, czyli że właśnie jak to się czyta książki od końca do początku, po żydowsku, tak żeby kogoś nabrać, oszukać. A tutaj akurat się to tak podpasowało, gdy w Warszawie jesteśmy. Podpasowało do tych salcesonów mazowieckich. Salcesony mazowieckie. Salcesony są tłuste, salcesony są okrągłe, salcesony są wielkie i takie głupie są te salcesony. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Także proszę Państwa, proszę być z nami w kontakcie. Można telefonować, można dzwonić, ale z Messengera na karcie internetowej w Orange czy gdzie, nie korzystaj, nie korzystaj, nie korzystaj, nie korzystaj. I teraz jak są te opcje, że przechodzimy na przykład z firmy Orange do firmy jakiejkolwiek, czy to Virgin, w sensie 17 zł za miesiąc abonament, to gdy ci się kończy już na umowę w T-Mobile, to przechodzimy spokojnie do tych opcji, które do Was dzwonią i proponują, przechodzimy za darmo mamy, prawda? Bo tak jak tu kłamią, że za darmo, na przykład w T-Mobile'u chcesz mieć internet za darmo, no to dają Ci za darmo i jest karta internetowa. Ja taką kartę internetową, proszę Państwa, pożyczę Dawidkowi i on dopiero tam pobaluje na tej karcie, proszę Państwa, że ma, może rozmawiać, może SMS-y wysyłać, chociaż, ponieważ to jest karta internetowa, nie powinno się SMS-ów, ale skoro jest włączenie, bo trzeba byłoby to zastrzec, jest, no to on mi dopiero nabije. Także Państwo zobaczą, ja tutaj mówię tylko o tym, jak bardzo trzeba uważać, bo ludzie starej daty właściwie boją się wchodzić w internet. A my się nie boimy, ale tak, musimy zastrzec, musimy uważać. No ktoś nas oskubie. Dzisiaj oskubał na 16-17 zł, prawda? Że tutaj była rozmowa, dyskusja z internetu, jak się korzysta, no to nie mogę korzystać na przykład z Messengera, żeby wysłać do kogoś SMS-a, bo to jest wiadomość na zasadzie Facebooka, prawda? Messenger jest połączony z Facebookiem, ale już z tej karty nie korzystam. To po co ludziom proponować takie coś, proszę Państwa, po co ludziom proponować, skoro za to pobierane są duże opłaty? Czy to oni tylko czekają na to, żeby kogoś tak bokiem, bokiem, albo jak to mówią, no tutaj na budowie mówią z dupy strony, mówią korwa, korwa, tutaj takie wyrazy. Ja mówię, jak rozmawiam z tym byniem, ja mówię, słuchaj, no to Litka, jeżeli jest obrażona, bo ten mówi, jakie ma wymiary, tamten tu na budowie przeklina, wrzeszczy, a straszne te słowa są, że nawet tutaj nie ma co powtarzać, bo oni oprócz tego, że przeklinają, to strasznie wrzeszczą na budowie. Także proszę Państwa, kultura jest poniżej poziomu i w tym to wszystko, w całej tej sytuacji salcesonowej, handlu majtkami pomiędzy bazarem Szembeka, bazarem Różyckiego, oszustom bardzo dobrze jest. No i puszczają tu w Radio FM Warszawa Gangster Paradise, czyli no Gangster Paradise, taka piosenka jest. Murzyn tam jakiś, jakaś baba śpiewa, pseudoblondynka, bo przecież włosy malowane, nie o to chodzi. Śpiewa Gangster Paradise, że dobrze jest tutaj, proszę Państwa, gangsterom takim, którzy biorą na lichwę bankom. Proszę popatrzeć na te banki w internecie. Jakie są uwagi, że Ziobro zajmie się tymi bankami, które biorą na procent, które biorą na lichwę,
które biorą dwa razy więcej, które biorą 2,5 razy więcej. Na przykład jest taki bank Profikredyt, no to jak ty będziesz płacić no 2-3 lata powiedzmy, to jak bierzesz 4000, to musisz zapłacić, spłacić 8500 czy 9000 za to wszystko. Czyli ile? 2 razy więcej i jeszcze więcej niż 2 razy. Także w internecie mamy taką informację, że minister sprawiedliwości zajmie się całą tą sprawą. I jeżeli chodzi o firmy, proszę Państwa, tele, i jeżeli chodzi o banki, i jeżeli chodzi o sędziów, i jeżeli chodzi o... Także proszę Państwa, tylko z nami proszę być w kontakcie, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj też Rysio mnie odwiedził, co było słychać w międzyczasie, to ponieważ ten Rysio to na nogach się trzymał, to jeszcze dobrze. Na nogach się trzymał, to jeszcze dobrze. I będzie ok. Jak będzie się trzymał na nogach dalej, bo tak, Mareczek się upija. Dużo ludzi się teraz upija, a szatanowi, całemu temu systemowi salcesonowemu bardzo zależy na tym, żeby ludzi zniewolić, upodlić, żeby nie byli trzeźwi, żeby nic nie mogli potem zrobić. Gubi portfel Mareczek, ma dziurę w siatce, w ogóle nie widzi, że gubi też kartkę z portfelem. Ba, nie tylko na ulicy, ale już nawet w domu. Ja mówię, no ci wypadł portfel. Ja mówię, słuchaj Marek, ja nie widzę u ciebie pomyślnej przyszłości. Weź ty po prostu, przestań chlać. A teraz wiecie Państwo, jak tak przeklinają, brak plików. Menda mi skasowała. Menda mi skasowała. Mareczek. Ten skasowała. Brak plików. Menda skasowała. Takie stare nagrania jeszcze z Radia Maria, no z paru dni, bardzo ciekawe. No ale dzisiejsze mamy najświeższe, to Bogu dzięki. No ale niestety, pazury do psucia. Mareczek, pazury do psucia. Kogoś oskubać, kogoś wykorzystać. No dlatego też ta Ewka nasza, która pokrzywdzona, bo jej mąż zginął w wypadku samochodowym i musiała się tułać, proszę Państwa, na lotnisku mieszkać z syneczkiem Dawidkiem. Nie ten mój Dawidek, tylko ten jej Dawidek. Proszę Państwa, mieszkać na lotnisku i taka sytuacja jest w Polsce, że tak, oni, gdzie oni tutaj uciekinierów przyjmą, jak oni nie mają gdzie. Musieliby zbudować stodołę i to wojsko, żeby stało dookoła, czy co, pilnować tego, bo to, no niestety, to są inni ludzie, prawda? Ale tak na wzór Chrystusa to powinniśmy przyjąć na wzór Chrystusa. W takiej książeczce, którą nabyłam, kupiłam w kościele Świętego Krzyża kiedyś, proszę Państwa, w kościele Świętego Krzyża, była wypowiedź, duża wypowiedź, było filozofów, astronomów, ludzi wielkich, wypowiedzi same. No i tam było powiedziane, że będziesz im pomagał, a oni nigdy ci nie podziękują. Mało tego, nie będą wdzięczni. No Państwo zobaczą na Jezusa Chrystusa, że Jezus pomagał wszystkim i wszystko robił, we wszystkim pomagał, a oni po prostu tego Jezusa Chrystusa wzięli i zabili. Czyli, że taka broszurka była w kościele Świętego Krzyża. Ty będziesz im pomagał, a oni ciebie będą nienawidzić, ale pomagaj im dalej, bo chodziło mi o zakończenie tego, żeby umieć zakończyć, spuentować całą tę wypowiedź, bo takie śmichy, chichy, czy to, co w środku mamy, wypowiedzi, mowy, przemowy, rozmowy, to jeszcze jest nic, ale spuentowanie, zakończenie się bardzo liczy. Czyli w naszej teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej, jak ktoś przemawia i ma 5-minutowe przemówienie, to jest bardzo istotne. To jest bardzo ważne, jak on to zakończy. Jeszcze też cecha jest dodatkowa na to zakończenie. Tak, no. Wstęp i zakończenie. Tak, odpowiedniej długości przemówienia, odpowiedniej długości.
gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. No, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tutaj widzimy, że Tusk jest bardzo niezadowolony, Tusk jest bardzo wściekły. Niech się wypcha, może będzie grubszy, może będzie bardziej pulchny jak salceson, bo ja wiem, może on i nie pasuje tutaj do tych salcesonów, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, dlatego jest tam gdzieś dalej na zachodzie, w dalszej części Unii Europejskiej. Także proszę być z nami, u nas najciekawsze, u nas najwięcej logiki, proszę Państwa, i po prostu trzeba pilnować swoich biznesów i cokolwiek by się nie kupiło, to trzeba uważać. Też dobre przemowy były w Radiu Tok FM, ale to też już dwa, trzy lata temu, wiecie Państwo o czym? Że jeżeli korzystacie z internetu, to nic to nie jest za darmo, ale o co chodzi? Chodziło o Wasze dane, Wasze namiary, że sprawdzają, że o Was wszystko wiedzą. Także proszę Państwa, o Was wszystko wiedzą, dzięki temu, że się logujecie, zostawiacie ślad w internecie. Wszystko wiadomo, o co chodzi. Że inwigilacja najczęściej jednostronna, jak są te banki oszustystyczne, które na lichwę biorą, no to jednostronna jest inwigilacja, bo one do Ciebie zadzwonią, zostawią Ci też SMS Ci wyślą, a Ty nie wyślesz SMS-a, bo to jest już niemożliwe. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I proszę być razem, proszę być razem. Tutaj mamy, proszę Państwa, dwie karty internetowe, czyli dla podkreślenia, dla podsumowania firmy Orange i firmy T-Mobile'a. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o T-Mobile'a, kartę internetową, to możecie Państwo do nas wysłać SMS-a. I mam nadzieję, że to nas nie będzie kosztowało, bo są takie różne SMS-y, że jeżeli powiem tak, no to potrafią takie SMS-y kosztować po 2,50, 2,90, 2 ile? 2, nie 2, tylko 12,50, 12,60. I proszę Państwa, ja jeszcze zapłacę. Dzisiejsza rozmowa to parę minut i z takim jednym, no nic to nie dało, no 17 zł, dlatego, że to było z karty internetowej. Ale jeżeli bardzo Państwo chcą, no to przecież owszem, że można do nas tutaj wysłać SMS na właśnie tę kartę internetową. Tutaj mam położony ten Borysio przyszedł, tak się gapił jak szpak w gnat, ale jeszcze dobrze, że miał ten wzrok. Karta internetowa nasza T-Mobile'a jest 600 873 993. No. No i co tam? No i co mówił ten Bielecki? Będziesz ten Bielecki, to on po prostu... Ja mówię, co ty się boisz tej Litki? A on stał i poszedł. Ja mówię, co ty się boisz? A on mówi, co ta Litka taka? To ona normalna, czy ona jest nienormalna? A ja do niego, o tutaj tak. Ja co ty się boisz tej Litki? I wstał i poszedł. Ja mówię, jesteś jakiś nienormalny. No tu się loguje tutaj do banku Euro, do banku mBank. Ja chyba to wszystko, wiesz, zarzucę i pozostanę na tym Millennium. Jest najlepszy bank. Łatwo się loguje, a to zawracanie dupy, 50 haseł. Ja już mam... Jak ty masz, jak raz, dwa, tak. 6 telefonów. No.